Cześć, mówi do Was Domi i Ciotka. To o czym dzisiaj gadamy? O byle czym! No to zaczynamy! Cześć Dominiczko, słuchaj, co dzisiaj na patelni u nas? O czym będziemy gadać? Cześć Ciociu, no mamy taki jeden fajny temat dla naszych widzów. Mianowicie Instagram. Tak, Instagram od kuchni. Światek, w którym żyjemy, tak. Z którego nas znacie. Tak. I mamy dla Was pewne smaczki. Mamy smaczki. Przychodzimy do Was z takim dosyć długim tematem, by się wydawało, nie? Można powiedzieć, że taki długi to jest temat. Długi, długi, obszerny. I zobaczymy, czy to będzie w formie jednej części, czy może podcast będzie dwuczęściowy, bo mamy naprawdę dużo do obgadania. Stwierdziłyśmy, że zapiszemy sobie pewne pytania, które chcemy sobie zadać, tak, we dwie. Tak. Na tej podstawie zobaczycie, jak funkcjonujemy na Instagramach i co nam się ciekawego tam przydarza. Myślę, że to będzie bardzo dobry podcast dla ludzi, którzy początkują na Instagramie i którzy chcą się w jakiś sposób tam rozwijać. Tak, też tak sądzę. Ale teraz musimy przejść do samego początku. Początku początków. Czyli Facebooka. Bo, moi drodzy, może niektórzy z Was nie wiedzą, Dominika swoje pierwsze kroki właśnie skierowała na Facebook kilka lat temu i uwaga, uwaga, ciotka, czyli ja, byłam jej najwierniejszą fanką. Mamy! I naprawdę czytałam i słuchajcie, ja do tej pory nie mogę ogarnąć, że ja z tą dziewuszką się przyjaźnię, bo ja ją czytałam. Tak, to był taki człowiek z innej planety. A teraz rozmawiamy ze sobą, gadamy i się śmiejemy i jest fajnie. To jest niesamowite. Ja tego nie ogarniam do dnia dzisiejszego. Więc opowiedz mi, jak to było na Facebookach, jak założyłaś, jakieś może smaczki facebookowe opowiedz nam. Było pozytywnie czy negatywnie? Opowiadaj. Przede wszystkim dla mnie najdziwniejszą rzeczą w tym momencie jest to, że ciotka była moją fanką. To w ogóle o co chodzi? Jaka fanka? Ale tak, bardzo mi miło, bardzo mi miło. Ja też właśnie bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że mam z ciotką taki, a nie inny kontakt. A mamy kontakt naprawdę rewelacyjny. Jest to niesamowicie sympatyczna i ciepła osoba, także tym bardziej duma mnie rozpiera. A przechodząc do Facebooka, powiem tak, to było najbardziej, najdziwniejsze i zarazem najgorsze doświadczenie w moim życiu. I teraz dlaczego? W porównaniu Facebooka do Instagrama jest niebo a ziemia w tym momencie. Ponieważ Facebook to jest wylęgarnia ludzi, którzy nie mają hamulców. Naprawdę nie mają hamulców. I potrafią obrażać, potrafią naprawdę pisać niewyobrażalnie przykre rzeczy, które mają ogromny wpływ na człowieka, który siedzi po drugiej stronie i mają ogromny wpływ na to, jak później reagujemy na social media. To może sprawić, że wycofamy się całkowicie z prowadzenia profilu, to może być, że popadniemy w depresję. No, bardzo duży ma to na nas niestety wpływ. I jeżeli chodzi o mojego Facebooka, to moje doświadczenie było niezwykle negatywne. Bardzo źle ten okres wspominam i właściwie dlaczego założyłam Facebooka, to ja myślę, że to chodziło tylko i wyłącznie o moją taką wewnętrzną naiwność. Bo wyobrażałam sobie, że skoro będę pisać o Arabii Saudyjskiej, to przyjdzie jakaś tam grupa docelowa ludzi, którzy będą się cieszyć z podawanych informacji. A tymczasem była to idealna pożywka dla ludzi tylko po to, żeby mnie móc atakować personalnie. Kurczę, to aż tak było źle? No niestety, powiem szczerze, że źle się wtedy działo. Były wyzwiska, było obrażanie,
I to nie było tak, że jednorazowo, że się zdarzyło raz na jakiś czas, tak jak na przykład na Instagramie. Nie, nie, tam było codziennie po kilka razy. I ile prowadziłaś tego Facebooka? Facebooka prowadziłam, nawet nie pamiętam tak dokładnie, ale myślę, że z rok, półtora roku, coś takiego, bo to było jakoś tak, że zaraz jak przyjechałam do Arabii Saudyjskiej, to tak parę miesięcy po tym, jak już tutaj zaczęłam mieszkać i zamknęłam go na chwilę przed momentem, kiedy zaczynałam swoją pracę na lotnisku. No właśnie, bo ja pamiętam wpis, kiedy miałaś zamiar rozpocząć pracę i mówiłaś o tym. Tak. I pamiętam coś, co wtedy wydawało mi się totalnym kosmosem. Nie myślałam o tym w ogóle wcześniej. W momencie dopiero zaczęłam myśleć, kiedy ty to napisałaś na swoim profilu. Że nie wszyscy Saudyjczycy są mega bogaci i jeżdżą jakimiś tam super brykami, tylko to są normalni ludzie, którzy mają jakieś tam problemy, którzy tak samo jakoś tam starają się o własne mieszkanie, jest im ciężej albo lżej, no ale no nie wszyscy są na jednym wózku, tak? I wtedy sobie zdałam sprawę, kurde, rzeczywiście, że mamy taki obraz Arabii Saudyjskiej jako taki, no że tam po prostu ropa, to piją ludzie na śniadanie, nie? Tak, wszędzie ropa jest, tak? Tak, odkręcasz kurek i ropa leci, nie? Tak, mam wnioskować, że zamknęłaś Facebooka właśnie przez tą falę takich różnych dziwnych komentarzy i osób, które się przewalały przez twój profil, prawda? Tak, tak. I pewną taką czarą goryczy było już nawet nie to, że był hejt, bo ja później z biegiem czasu zaczęłam reagować na to już tak neutralnie, na zasadzie, że no dobrze, no ktoś mi wrzuca i jakoś muszę to przełknąć i po prostu pójść dalej. Ale czarą goryczy było w momencie, kiedy ja prosiłam kogoś, aby nie poruszał danego tematu, na przykład politycznego. Ja unikam takich tematów. To jest premedytacja w tym momencie, bo ja uważam, że z Polakami nie da się rozmawiać na tematy polityczne i zaraz wybuchają konflikty na tym tle. No ale niestety ludzie bardzo często wymuszali na mnie wręcz tematy polityczne i to było takim pierwszym sygnałem do tego, że czas zbierać manatki i się wynosić. I to była ta czara goryczy w momencie, kiedy oni zaczęli, bo tam była jedna obserwatorka, która mi napisała właśnie bardzo przykre komentarze i nawet jeżeli prosiłam o to, żeby przestała, to ona nadal to kontynuowała i po prostu zachowywała się bardzo, bardzo negatywnie w stosunku do mnie. Ale to był ten moment, że powiedziałam sobie, że no dość. To jest też ten powód, kiedy ja stwierdziłam, że nie będę się udzielała na żadnych Facebookach, nie będę zakładała jakiegoś tam Facebooka swojego, ciotkę z Jordanii, bo widziałaś, co się dzieje. Facebook to jest stan umysłu i ludzie tam czują się strasznie bezkarnie i wydaje mi się, że taką, znaczy nie to, że na YouTubach się czują, nie, jakoś tam lepiej się zachowują, bo czasami też jest strasznie. Natomiast na Facebooku to już wybitnie. Chyba takim najnormalniejszym medium w tym momencie jest Instagram i dlatego też tam obie trafiłyśmy, nie? Tak, dokładnie tak i to też była taka właśnie chwila, gdzie ja na początku w ogóle nawet nie chciałam wchodzić na Instagram, bo właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, Facebook zraził mnie do social media tak bardzo, że ja nie chciałam mieć kontaktu z ludźmi. Ja się po prostu zaczynałam tych ludzi bać. No dobra, to jak się zaczęła twoja przygoda z Instagramem? A moja przygoda z Instagramem zaczęła się od byłej przyjaciółki, która namówiła mnie na otwarcie nowego profilu o Arabii Saudyjskiej. Na początku się trochę opierałam, bo jednak stwierdziłam, że nie, znowu będzie powtórka z rozrywki, bo jednak ja już miałam w głowie zakodowane te przeżycia z Facebooka. Gdzieś mi to tam podświadomie się działo, że znowu będzie hejt, znowu będzie obrażanie, znowu będzie wchodzenie z butami w moje życie i mówienie mi, jak mam żyć, co mam ubierać, co mam jeść, jak mam myśleć. Ja się tego obawiałam strasznie, ale przekonała mnie w takim stopniu, że mówiąc, że jak ci się nie spodoba, to usuniesz i okej. No i tak zostałam. A jak to było, ciocie, u ciebie?
Co cię zmotywowało? Dlaczego akurat Instagram właśnie? Dlaczego nie inne, na przykład pisanie bloga i dlaczego Jordania? Jak to się zaczęło, więc moja przyjaciółka Lidia, pozdrawiam cię Lidziu, ona w sumie wcześniej prowadziła Instagramy i mówi mi, słuchaj, nikt nie prowadzi w Polonii jakiegoś sensownego Instagrama o Jordanii, a to jest taki kraj, że w sumie nie wiadomo, co tam się dzieje w tym kraju, mały, nieznany. Zacznij pisać, bo masz dużą wiedzę, bo jesteś śmieszna, też fajnie piszesz, lubisz się pośmiać, lubisz pożartować, masz fajny styl pisania. Zacznij. No i zaczęłam i tak zostałam. Wcześniej się chyba bardziej trochę udzielałam, bo też miałam mniej obowiązków. Wcześniej byłam bardziej skierowana na informacje, podawanie informacji, tak, jakichś ciekawostek. Ale w tym momencie już bardziej te ciekawostki tam od czasu do czasu się pojawiają, natomiast bardziej tam pokazuję, nie wiem, jakieś jedzonko albo jakieś, nie wiem, jak wygląda Amman, czy jak wygląda, nie wiem, cokolwiek, tak? Bo już tyle tych informacji się tam zbierało, tam jak są moje zapisane stories, to no, wcześniej, kilka dni temu sobie scrollowałam, tych informacji jest bardzo dużo, więc stwierdziłam, dobra, niech ci ludzie mają tyle informacji, ile mają, a jeżeli będą jakieś tam pytania, albo jakieś tam, nie wiem, prośby, żebym poruszyła jakiś tam temat, no to będę poruszała. Natomiast tę Jordanię już odkryłam dosyć, w jakimś tam dużym stopniu przed osobami, które są na Instagramie. I teraz po prostu pokazuję jakieś takie lżejsze tematy, bo też nie mam za bardzo czasu na to, ale no staram się, bo wiem, że fajnie, no, taka przyjemność, taka ucieczka trochę od rutyny, fajnie jest pogadać z ludźmi. Tak, ale też jest tak, że, znaczy mi się tak wydaje przynajmniej, że jak się porusza te tematy ciężkie, takie długie, takie wymagające naprawdę skupienia i takiej ogromnej treści, to jest tak bardzo czasochłonne i ciężkie do stworzenia, że później bardziej to zniechęca niż na przykład wstawienie jakiegoś prostego zdjęcia i podpis krótki na zasadzie, u nas jest 45 stopni ciepła i tak, po prostu się smażymy, tak, prawda? Tak, bo może osoby, które nie ogarniają za bardzo, w nasze takie story jest takie bardzo skierowane na informacje, tak? Kładziemy mnóstwo czasu na research. My nie znamy tych wszystkich detali z życia Jordanii, z historii, nie wiem, cokolwiek. Średnio, jeżeli robię jakąś prezentację, jakąś pogadankę na jakiś konkretny temat, mój research to jest mniej więcej 2 godziny, gdzie szukam na internetach różne informacje, gadam ze swoją rodziną, jeżeli wiedzą coś na ten temat. Potem mniej więcej jakieś 2 godziny robię prezentację. Więc to jest sporo czasu. Tak. Dlatego też czasem jest to demotywujące, tak? Bo ja też wiem, że niektórzy bardzo lubią to czytać, a niektórzy tylko no, liczą na jakieś tam zdjęcia albo cokolwiek, albo nie wiem, nie chce im się czytać tych informacji. Oni nie są nakierowani na to, żeby dowiedzieć się jakichś tam detali, czy jakichś ciekawostek takich bardzo specyficznych, tylko są tutaj dla takiego prywatnego cyrku, może tak to powiedzmy. Jak to widzisz? Jak sobie wyobrażasz ten właśnie cyrk? Dobra, więc ja mam taką teorię. Tą teorię już kiedyś tam przedstawiałam Dominice. Teraz powiem też publicznie wam. Instagram to jest taki trochę publiczny cyrk na kółkach dla każdego, bo ludzie logują się i szukają różnych tam profili na Instagramie, żeby zobaczyć, jak sobie żyją różne osoby i jak sobie funkcjonują w różnych krajach, czy w różnych jakichś sytuacjach. I profili o różnych, no są ile profili, tyle różnych osób, tak? Tyle różnych jakichś tam, powiedzmy, person. Bo, no szczerze, będąc na social mediach, trzeba trochę taką stworzyć personę, tak? Bo jednak nie ma ludzi fizycznie, którzy pokazują 24 godziny ze swojego życia, tak? To jest trochę takie
ułamek, tak, pokazanie ułamka swojego jakiegoś tam życia. Dlatego też bardzo często osoby, które są na Instagramach czy innych social mediach, no, mają personę swoją własną, tak? To nie jest może do końca, może to jest w 100% ta osoba, może to jest w 90, w 70 czy w 50, ale każdy no, próbuje na siłę, czy na siłę, próbuje stworzyć jakąś taką personę, która jest ciekawa, tak? Tak. Którą się będzie czytało, oglądało, pytało różne rzeczy. To jest fajne w social mediach, no właśnie konkretnie w Instagramie, że można sobie zobaczyć w tym momencie, jak mieszkają ludzie na całym świecie, jakie są, nie Tak. wiem, co gotują na obiad, Tak, dokładnie. jakie są dania tradycyjne do tego regionu, czy jak wyglądają ulice danego miasta, danego kraju. Nie musimy po prostu lecieć tam, bo my już wszystko to widzimy, tak, przez Tak. pryzmat tej osoby. Natomiast niestety, ale jest też taka grupa osób, która traktuje nas jako taki trochę freak show. W sensie, łomatko, gdzie ona Tak. mieszka, łomatko, w co ona się ubiera, Tak. łomatko, co ona je. W sensie, i wiecie, to jest, czy ja dziękuję tym osobom, które traktują Instagram jako freak show, ja, na przykład moją personę jako taki freak. Że nie piszą mi tego, bo ja naprawdę dziękuję tym osobom, bo myślę, że gdyby no, takie osoby, nie wiem, zaczęły mi zadawać jakieś dziwne pytania, albo nie wiem, jakieś takie nieprzyjemne komentarze sypać w moją stronę, no to byłoby mi bardzo przykro. Natomiast te osoby sobie tam są, oglądają mnie, myślą w głowie, co sobie tam myślą i super, tak? I ja Tak. jestem szczęśliwa i oni są szczęśliwi. Dokładnie. I to jest właśnie taki masz pozytywny wydźwięk właśnie w tym momencie tych social mediów, a zwłaszcza Instagrama, bo Facebook to jest stan umysłu, to już wiemy. Ale jeżeli chodzi o Instagrama, to mamy te dwie grupy, które czerpią z tego jakieś pozytywy dla siebie. Tak, tak, to jest Zarówno prawda. właśnie my i te osoby, które chcą nas oglądać. Dobra, a teraz moje pytanie. Jak jest z tą Twoją prywatnością? Czy osoby starają się jakoś tam, wiesz, jakoś tam przegiąć pałę, nie? W tej Twojej prywatności, nie wiem, jakoś starają się dowiedzieć jakieś detale z Twojego życia itd., itd.? Wiesz co? No, u mnie to jest akurat tak, że na samym początku, jak jeszcze prowadziłam ten profil tak kilka miesięcy temu, to rzeczywiście było tak, że ludzie próbowali przekroczyć pewne granice mojej prywatności i to no, miało też na mnie wpływ i na moją taką, że tak powiem, ewolucję, bo chodzi o to, że mam swoje granice i są one dosyć klarowne i mocne. Mianowicie nie lubię, nie chcę, mam do tego prawo oczywiście też, żeby na przykład publikować zdjęcia moje, czy mojego męża, czy mojej rodziny. Bo myślę, że to nie jest punkt mojego profilu. Mogę pokazać tam powiedzmy ulicę właśnie, albo na przykład jak wygląda sklep, albo na przykład, nie wiem, muzeum, do którego idziemy i tak dalej. To jest jak najbardziej akceptowalne i to jest w porządku. Ale w momencie, kiedy to dotyczy mojego życia osobistego, moich najbliższych, to tutaj jest już niestety, ale no muszę to odgrodzić między mną a ludźmi, którzy mnie obserwują. A jak jest u ciebie, ciociu? Kurczę, powiem Ci, że u mnie jest tak samo. U mnie na początku właśnie jak skierowałam mój profil do Polaków, tak, którzy są na Instagramie, no to właśnie na początku były takie pytania, że dlaczego nie pokażesz twarzy, dlaczego nie powiesz, jak nazywa się Twój mąż, dlaczego nie powiesz, gdzie pracuje. Tak. Zaczęły się, w ogóle zaczęły się robić jakieś dziwne teorie Teorie konspiracyjne, tak, spiskowe, teorie tak. spiskowe na temat tego, gdzie mój mąż pracuje, kim on jest, co było śmieszne. Natomiast no, ludzie zaczęli tak jakby
Jakie informacje mogą jeszcze uszczknąć, tak, ode mnie. Dlatego bardzo szybko zorientowałam się, że no, trzeba pewne granice wytyczyć. Wiem, że jest taka tendencja na social mediach, że teraz wszyscy wszystko pokazują. Naprawdę, wszyscy wszystko pokazują. Tak. I nie ma tematu tabu. No nie, nie ma. Po prostu trzeba wszystko, kawę na ławę wystawić. A ja nie chcę tego, no. Nie chcę. Ja szanuję swoją rodzinę, szanuję samą siebie, szanuję swoich bliskich, znajomych. Nie chciałabym tak ich, wiecie, na talerzu podać osobom, które mnie obserwują. Ja też przemyślam swój content, który wkładam, który tam podaję na Instagrama, tak? Z myślą o przyszłości, żeby po prostu tak. Potem w pewnym momencie nie obudzić się z ręką w nocniku, tak? Tak. I pomyśleć sobie, kurde, dlaczego ja tak się uzewnętrzniałam przed światem. Nobody cares, tak? Nobody tak. cares. Dlatego, no właśnie, dlatego to masz rację, że w pewnym momencie tak przychodziło się, człowiek przyszedł na Instagrama, był taki trochę naiwny, tak? Ale ludzie sprowadzili nas do pionu. I tak, dokładnie, oczywiście tak poznaliśmy było. mnóstwo świetnych tak. ludzi. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Natomiast i z nimi jesteśmy naprawdę bardzo blisko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak. Są takie czasami momenty, kiedy no, sprowadzają nas inne osoby do pionu i musimy po prostu wyznaczyć pewne granice. I, tak. i mam nadzieję, że to zrozumiecie, tak? Są osoby, które bardzo lubią pokazywać swoją prywatność, nie mają z tym problemu, ale my na przykład mamy i dla nas to nie jest oczywiste, żeby pokazać wszystko wszystkim na tacy i tak, no, takie jest dokładnie. Nasze podejście. Mhm. Wiecie, bo ja mam takie podejście, że dobra, na przykładzie. Kiedyś kilka osób zapytało mnie, czy ja kiedykolwiek pokażę swoje mieszkanie. Tak, żeby pokazać, jak się mieszka w Jordanii. Ja czuję się okropnie niekomfortowo z tym. I już Wam mówię dlaczego. Bo pierwsza część twierdzi, ale beznadziejnie mieszkasz. O Boże, ale masz styl beznadziejny. O matko, tak. W ogóle idź, weź, wyjdź stąd typie. Tak. A druga część twierdzi, że ale Ty mieszkasz przebogato. Tak. Jeju, jak ty mieszkasz ponad stan. I wiecie, i nikogo nie będę w stanie jakoś tam połechtać, tak? Nikogo nie będę w stanie tak. Jakoś usatysfakcjonować i uszczęśliwić, bo zawsze będzie grupka, która będzie totalnie przeciwko temu i stwierdzi, że jeju, mieszkasz jak bida, a druga część będzie taka, że jej, mieszkasz jak, nie wiem, ponad stan i w ogóle dostanę depresję, bo ty pokazujesz bogactwo i tak dalej, więc... Tacy są ludzie, tak? Nie dogodzisz ludziom, dlatego tak. stwierdziłam, że nie będę tego robiła, no nie będę tego robiła, bo nie czuję się komfortowo, żeby tak dzielić ludzi, tak? Dokładnie, dokładnie. I są właśnie tematy, których, znaczy nie tylko tematy, ale też są właśnie nasze treści, które my publikujemy, są wśród tych treści, wśród tych zdjęć właśnie, tych materiałów, które my publikujemy, są także ustalone pewne właśnie granice. I te granice są wytyczone tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogły mieć zapewniony dla siebie komfort, i żebyśmy się czuły z tym dobrze, że nikt nie ocenia nas, jak na przykład, tak jak właśnie tutaj jest podany przykład, że jak na przykład mieszkamy, bo nikogo to nie powinno tak naprawdę obchodzić, w jaki sposób my mieszkamy, z racji tego, że my żyjąc w danym mieście, w danej okolicy, w danym budynku, mieszkaniu, to najważniejsze jest to, żebyśmy się czuły w tym miejscu najlepiej, a nie widz, który nas tylko i wyłącznie ogląda. Tak. I jeszcze mamy taką politykę, też to zauważam u Ciebie, Domi, że nie generalizujemy. Staramy się unikać generalizacji tak. dotyczących ludzi, czy no nie wiem, czegokolwiek, tak? Powiem Wam, że nie lubię, naprawdę nie lubię, jeżeli ktoś pyta mnie, a jakie są kobiety w Jordanii? Bo słyszałam, że kobiety tak. w Jordanii to są takie albo śmakie. No i teraz w tym momencie tak. co powiem? No tak, no część jest taka, ale część jest inna, a druga, a trzecia część to już zupełnie jest totalnie pojechana i zupełnie inaczej, tak? Więc ja nie mogę w tym momencie powiedzieć na przykład, że wszyscy z Jordanii żyją tak jak ja, albo wszyscy z Jordanii żyją tak jak się żyje w Ammanie, tak. bo to nie jest prawda.
Tak samo jak nie mogę powiedzieć, że wszyscy noszą hijaby, albo wszyscy noszą nikaby, albo wszyscy noszą t-shirty. No, nie, 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 nie. Tak, a czasami jest też tak, że ludzie przychodzą i mówią na przykład, czy dużo kobiet nosi na przykład nikab? Ja bardzo często dostaję to pytanie. Nie wiem, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ część nosi, a część nie. Jak dużo? Nie wiem, nie prowadzę na ten temat żadnych statystyk. Nie ma nawet takich statystyk, nie istnieją. Więc równie dobrze mogę sobie stanąć na ulicy i wyznaczyć, o, przeszły 3 kobiety, 2 miały, 1 nie. Ile procent? 33, tak. I w tym momencie, no... Nie, 66, tak, pardon. Tak, racja. 66% kobiet nosi niqab. No, ludzie kochani, no nie jestem w stanie wyznaczyć tego, tak? Więc no są pewne rzeczy, których no nie możemy generalizować, nie możemy mówić o tym, no bo nie mamy na to żadnych dowodów nawet. Tak, dlatego no nie lubię takiej generalizacji, albo jacy są faceci Jordańczycy, jacy są jako mężowie, albo jako ojcowie. Tak. No nie wiem, no ci, którzy są tutaj koło mnie, to ja mogę ich opisać, tak? Dlatego właśnie, coś jeszcze poruszę w tej kwestii. Dlatego ja zazwyczaj, jeżeli coś opisuję, to z perspektywy tak, swojej, bardzo subiektywnie. Tak? I czasami piszę nawet, że osoby, które mnie otaczają, osoby z mojej rodziny, osoby z rodziny tego, śmego, czy moi znajomi, czy ktokolwiek, tak? No to mówię, że to są tacy, śmacy i owacy, tak? Po czym przychodzi ktoś, niezależnie czy to jest, nie wiem, jakaś osoba z Polski, która tutaj była, mieszkała, miała męża, ma męża, czy turysta, turystka, czy na przykład w tym momencie Jordańczycy, czy Jordanki, które tutaj mieszkają i zarzucają mi: źle opisujesz tak, Jordanię. Tak. No ale ja nie opisuję Jordanii, nie wiem, z perspektywy książki do, nie wiem, WOS-u, że mam opisać tak. Wszystkie rejony, tak? Ja opisuję to na podstawie swoich własnych przeżyć i swoich własnych, jakiegoś swojego własnego otoczenia. Żyję w takim, a nie innym otoczeniu, więc opisuję na tej podstawie. Nie jestem antropologiem, nie łażę po całym królestwie i nie mówię, w Ajlun to są tacy ludzie, a w Man to są tacy ludzie. Chociaż no zdarza mi się tak, ale no, no to nie jest tak, że przy każdym moim jakimś tam wywodzie na temat ludzi, czy zachowań, czy cokolwiek, mówię, jak są ze wszystkich możliwych. Oczywiście, a jeszcze mało tego, są pewne rzeczy, które my możemy opisać na zasadzie, że na przykład, nie wiem jak jest w Jordanii akurat, ale myślę, że jest podobnie jak w Arabii Saudyjskiej, że Beduini i miastowi to są dwa różne światy i można je w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu ze sobą porównać i opisać. Bo pewne zwyczaje beduińskie tutaj w Arabii Saudyjskiej nie są w ogóle praktykowane przez Saudyjczyków z miasta. A znowu Saudyjczycy z miasta są tak, źle tak, postrzegani, tak, są źle postrzegani przez Beduinów. I Beduini uważają, że to jest mój prawdziwy, jedyny świat i każdy musi się nosić tak jak ja, każdy musi być zachowywać się tak jak ja, co nie jest oczywiście prawdą, bo jednak ci miastowi są zupełnie, zupełnie inni. A jeszcze najgorsze jest w Arabii Saudyjskiej akurat to, że właśnie jeżeli chodzi o tą generalizację, że nie możemy tego robić. Dlaczego? Ponieważ, znaczy ja nie mogę tego robić, ponieważ ludzie inaczej postrzegają świat, perspektywy w na przykład Riadzie, tak? A zupełnie inaczej w Medynie. Ja nie mogę powiedzieć, że Medyna i Riad są takie same, bo nie są. Tak samo na przykład Jizan, Abha, tam Asir, prawda, albo na przykład Asharqiya. To są zupełnie, zupełnie inne światy. To jest jeden kraj, ale są nawet różnice w języku. Więc jak ja mogę generalizować? No nie mogę, nie mogę. Musimy jeszcze tutaj wtrącić pewną dygresję, bo nie wiem, czy wszyscy są ogarnięci w tym temacie. Mapy, które są pokazywane w atlasach, trochę przeinaczają, powiedzmy, wielkość Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest
mniej więcej chyba nawet większa niż obszar Unii Europejskiej. O! Więc tak, ja, wiesz co, mój mąż mi to powiedział i ja w momencie, kiedy zaczęłam sobie googlować, możecie sobie to wygooglować i myślę sobie, o kurde, rzeczywiście, więc to, że te rejony są tak różne od siebie, no to też wynika z tego, że kraj jako Arabia Saudyjska jest ogromniasty, tak? Więc no nie można, tak samo o Polsce, no nie można powiedzieć, że osoba, która sobie żyje w Świętokrzyskim, tak samo sobie żyje w, nie wiem, jakimś tam, no gdzie, jakim, Lubuskim, albo Lubelskim, albo cokolwiek, albo nie wiem, tak, Mazowieckim. Tak, no, oczywiście. Różne są osoby, różne są jakieś tam zwyczaje, obyczaje. Różnice są ogromne, naprawdę. Tak. Naprawdę, więc wiecie, to tak jakbym opisywała, dosłownie, jako obcokrajowiec mieszkający w Polsce, opisuję sobie całą Polskę przez pryzmat Pcimia Dolnego. No nie, tak, pani moi, tak. no nie przejdzie, tak? A przy okazji ludzi, czy wydaje ci się, ciociu, że ludzie obserwujący cię na Instagramie, myślisz, że ludzie liczą na dramę? Tak, oczywiście, że tak. Nie wszyscy, tak? Nie wszyscy. Nie możemy, słuchajcie, zgodnie z moją polityką nie generalizujemy, ale jest jakaś tam grupka osób, która... No tak jak powiedziałam, no wchodzi na profile nasze, albo traktuje Instagram jako personalny freak show, tak? I takie osoby bardzo chciałyby, żebyśmy pisały, że jesteśmy zamknięte w piwnicy, jest nam źle, tak. Nasze kraje, w których mieszkamy, to są straszne, rodziny nas nienawidzą, ludzie nas wytykają palcami, jesteśmy tutaj zmanipulowane i że jesteśmy nieszczęśliwe i chcemy wracać do Polski. I ja się z tym liczę, tak. Ja wiem, że takie osoby są, ale to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy człowiek pisze, że no żyje mu się spoko, żyje mu się ciężko, tak jak wszędzie, tak, ale żyje mu się spoko, że jest szczęśliwy i że rodzina jest spoko i no co, no nie planuję ucieczki z Jordanii, tak, no nikt nie zamyka mnie w piwnicy, to nie wiem, ludzie... Nie wszyscy, tak? Mówię nie wszyscy. Tak. Ale ta grupka uważa, że no nie, w ogóle... No nie, to nie może być, no. Tutaj musi być tylko negatywne jakieś informacje, wszystko musi być złe i no musimy być w piwnicy całe życie spędzać, no halko. Tak, nie? Bo ja myślę, tak mi się wydaje, że ludzie właśnie bardzo często mierzą innych swoją miarą. I że to też ma jakiś duży wpływ na w ogóle na całe te social media. Dlaczego? Bo chcą widzieć to, co oni lubią. I ja mam takie wrażenie, że czasami jest tak, że skoro ja na przykład noszę niqab i ja się z tym nie kryję, bo mi jest naprawdę wygodnie z tym, to zaraz się pojawiają takie osoby, które piszą, ale jak ci ma być w tym wygodnie? Mi by nie było. Więc już jest ten level taki właśnie, no. Że skoro mi by nie było, no to tobie też nie, niekoniecznie, tak? A może ja jestem inna? Jakim prawem jest ci wygodnie? Tak. Bo jakim prawem jest ci wygodnie? No właśnie, ja nie wiem. No może nie zasługuję na wygodę. Ale właśnie zauważyłam, że to jest takie dosyć dziwne, kiedy ludzie piszą w taki sposób przez pryzmat swoich doświadczeń, nie wiem, przez pryzmat swoich jakichś upodobań. Na przykład ja bardzo często dostaję pytania, dlaczego noszę czarną abaję, a nie kolorową. No, mam czarne abaje, ale ja lubię czarny kolor, ja nie mam z tym problemu. W ogóle wszystkie ubrania, jakie mam w szafie, to ja nie mam problemu z kolorami w ogóle. No, z wyjątkiem brązowego, nie lubię tego koloru, więc go nie noszę. Ale cała reszta moich ubrań jest w różnych kolorach, od różu po czarny i naprawdę nie mam żadnego problemu. I wychodząc z domu, ja po prostu często stawiam na tylko i wyłącznie na komfort. Ale dla innego człowieka no już niekoniecznie musi być to ważne, tak? Może komfort to jest dla niego, to nie jest podstawowa sprawa, tak? Może dla tej osoby podstawą jest ładny wygląd, no nie wiem, no ja jestem po prostu inna, ktoś jest inny. No i niestety, ale często się zdarza tak, że ludzie po prostu przychodzą i mierzą po prostu swoją miarą.